Szanowni Państwo, serdecznie witam całą Radę, witam wszystkich gości po wakacjach. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w komplecie wypoczęci z nowymi siłami do pracy. Szanowni Państwo, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na 9. sesji Rady Powiatu Oleśnickiego 6. kadencji. Witam Panie Radne i Panów Rady Powiatu Oleśnickiego. Witam Wiceprzewodniczącą Rady Panią Violettę Winowicz oraz Wiceprzewodniczącego Rady Pana Marka Kubika. Witam Starostę Oleśnickiego Pana Jana Czukania, Wicestarostę Powiatu Oleśnickiego Pana Sławomira Kapicę. Witam Panią Skarbnik Powiatu Barbarę Długosz oraz Sekretarza Powiatu Pana Piotra Kwaśnika. Witam Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy Pana Krzysztofa Pedrona. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy Pana Krzysztofa Kureckiego. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Pana Waldemara Krzyżaka. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy Panią Beatę Krzysińską. Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielkowie Pana Pawła Kotem. Dzień dobry. Witam radcę prawnego Starostwa Powiatowego Pana... Panią, przepraszam. Panią Maję Stędzią. Witam również wszystkich naczelników Wydziałów Starostwa oraz witam Panią Radną Miejską, która do nas przybyła dzisiaj gościnnie, Panią Sylwię Łaczyńską. Witam oczywiście przedstawicieli mediów lokalnych. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do oficjalnego otwarcia sesji, ja bym bardzo prosił o uczczenie minutą ciszy. Nie tak dawno zmarła mama Pana Radnego Stanisława Stępnia, Pani Czesława Stępnie. I bardzo proszę o uczczenie minutą ciszy. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na podstawie paragrafu 17 ust. 1 i 3 Statutu Powiatu Oleśnickiego otwieram 9. sesję 6. kadencji Rady Powiatu Oleśnickiego. Przechodzimy do punktu 3. I przejdziemy do sprawdzenia obecności. Proszę, żeby wszyscy radni potwierdzili swoją obecność przy pomocy za pośrednictwem systemu elektronicznego głosowania. Szanowni Państwo, na podstawie przedłożonej listy obecności oraz elektronicznego sprawdzenia obecności stwierdzam, że na ustawowy skład Rady 23 radnych w sesji uczestniczy 23 radnych. Stwierdzam więc, że podejmowane przez Radę decyzje będą prawomocne. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie porządku obrad. Pragnę poinformować, że na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu w dniu 26 sierpnia 2019 roku wpłynęło pismo dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy pani Beaty Krzysińskiej z prośbą o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu nr 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umorzenia w całości części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia, odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i przegłosowania z uwagi na wątpliwości, jakie pojawiły się w tym projekcie. I chciałem teraz Państwa prosić o wycofanie tego punktu. Kto z Państwa radnych jest za wycofaniem z porządku obrad punktu nr 20? Bardzo proszę o głosowanie. Bardzo dziękuję. Wniosek został przyjęty głosami 23 radnych za. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, kolejna zmiana będzie dotyczyła punktu nr 24.
rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Bielunowie i przegłosowanie. I w tym momencie chciałem prosić o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pana Wojciecha Sanika. Ja może przedstawię tutaj uzasadnienie naszej komisji. Pismem z dnia 12 marca 2019 roku wojewoda Dolny Śląski przekazał Radzie Powiatu Wojewódzkiego anonimową skargę na działalność Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielunowie z wnioskiem o jej rozpatrzenie i skutkowe odrzucanie. Zgodnie z paragrafem 8 ustawy pierwszej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia, nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawienia wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Mając jednak na uwadze charakter i wagę stawianych w skardze zarzutów, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Leśnickiego uznała za celowe zawnioskowanie do Rady Powiatu Leśnickiego o zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w zakresie poruszanych skarg ze spraw. Bardzo dziękuję za to uzasadnienie, panie przewodniczący. Kto z państwa radnych jest za wycofaniem z porządku obrad punktu nr 24? Bardzo proszę o głosowanie. Bardzo dziękuję. Wniosek został przyjęty głosami 23 radnych za. I odnosząc się do uzasadnienia komisji, chciałem zapytać państwa, kto jest za przyjęciem wniosku przewodniczącego komisji skarg i wniosków i petycji o dodanie w punkcie 24 rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Leśnickiego i jej przegłosowanie. Bardzo proszę. Ja w tym temacie podobnie przy następnej skarce. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak mam podjąć decyzję, skoro nie znam treści skargi. To w tym momencie w zasadzie nie wiem, czy ten wniosek dla Komisji Rewizyjnej jest uzasadniony, czy nie. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko temu, żeby komisja sprawdziła, natomiast szczerze mówiąc nie znam tematu w ogóle, więc się wstrzymam od głosowania, bo dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe. Ja rozumiem. Materiały powinniśmy dostać po prostu. Tutaj nie rozmawiamy nad treścią skargi, ale nad przekazaniem tej skargi dla Komisji Rewizyjnej, która ma ustalony plan roczny. I każda dodatkowa kontrola musi być przegłosowana przez Radę. Jaką decyzję pan podejmie, to oczywiście jest pana decyzja. Bardzo proszę o głosowanie. Bardzo dziękuję. Wniosek został przyjęty głosami za 19 radnych. Jeden radny jest przeciw. Troje radnych wstrzymało się od głosu. Bardzo dziękuję za to głosowanie. W tym punkcie, szanowni państwo, jeszcze pan radny Prychnarski. Bardzo proszę. Tak, ja chciałem zawnioskować o wykreślenie z porządku obrad punktu 23 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Leśnicy. Mój wniosek motywuje tym, że zgodnie ze statutem powinienem otrzymać wraz z zaproszeniem na sesję informacje na temat, powinienem otrzymać po pierwsze wszystkie materiały. Nie znam treści skargi. Nie otrzymałem tej skargi. Uzasadnienie otrzymałem w tej chwili. Uzasadnienie to jest więcej niż jedna strona. Mam pytanie, kto z państwa radnych przeczytał to uzasadnienie? Gratuluję szybkiego czytania. Ja tak szybko czytać niestety nie potrafię i po prostu uważam, że każdy tego typu temat powinien być wcześniej przygotowany. Skarżyki, tu jeszcze mam taką uwagę, co zdążyłem tylko rzucić okiem. W dniu 7 sierpnia obradowała komisja. Było dość czasu, bo komisja 7 sierpnia podjęła jakieś wnioski, żeby przygotować uzasadnienie i razem ze skargą nam to przesłać. Stąd wnioskuję o wykreślenie tego punktu, bo jesteśmy nieprzygotowani do obradowania. Ja nie wnikam w szczegóły, czy ta skarga jest słuszna, czy nie. Natomiast uważam, że jesteśmy nieprzygotowani do
głosowania na tę skargę. Jasne, panie radny, ja przyrywam się do pana wniosku, poddamy to pod głosowanie. Proszę jeszcze raz powtórzyć treść pana wniosku. Wnioskuję o podkreślenie punktu 23, czyli rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy i jej przewodniczącego. Szanowni Państwo, mamy już wprowadzone głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad punktu numer 23? Bardzo proszę o oddanie głosu. Szanowni Państwo, wyniki głosowania. 8 radnych jest za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad punktu numer 23. 15 radnych jest przeciw. Czyli wniosek zostaje w porządku, punkt numer 23 zostaje w porządku obrad. Ja tylko do komentarza tego tu dodam, że mamy jeszcze troszeczkę czasu do tego głosowania, więc można zapoznać się na spokojnie, będzie przerwa. Bardzo proszę. Tylko spytam, jak można się zaznajomić ze skargą, z treścią skargi? Głosujemy na uzasadnieniu teraz. Przepraszam, no odpowiedź jest chyba odrobinkę niepoważna. Jak mam głosować nad uzasadnieniem, skoro nie znam treści skargi? Dobrze, wniosek został odrzucony. Będziemy to procedować w punkcie 23. Przechodzimy do kolejnego punktu. Ja jeszcze tutaj tytułem uzupełnienia chciałem przekazać taką informację, że w kompetencjach przewodniczącego Rady jest to, iż nie zmieniamy tutaj punktów, ale możemy zmienić kolejność. Punkt 17 będzie procedowany w miejsce punktu 12, punkt 12 w miejsce punktu 17. Chodzi o to, że zmiana kolejności głosowania uchwał z pakietu oświatowego, żeby za systemem szkół głosowanie było ostatnie, bo ono jest tak naprawdę powodem głosowań wszystkich szkół. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 4, przyjęcie porządku obrad. Pragnę poinformować, że na ręce przewodniczącego. Bardzo proszę, panie Sławie, jakie miejsce. Mam pytanie. Głosowaliśmy, właśnie to nie wiem, co głosowaliśmy, punkt 24. Czy głosowaliśmy, bo to było jedno głosowanie, nad wycofaniem tego punktu, czy głosowaliśmy nad przeprowadzeniem kontroli przez Komisję Rewizyjną i Rządową? Bo głosowanie było jedno, powinien być chyba dwa. Jedno to głosowanie, a drugie to wprowadzenie punktu. Były dwa głosowania. Pierwsze było, kto z Państwa radnych jest za wycofaniem z porządku obrad punktu, a drugie było głosowanie, kto za przyjęciem wniosku przewodniczącego. I nie, nic nie szkodzi. Przechodzimy do punktu 5. Przyjęcie protokołu 8 sesji z dnia 19 czerwca 2019 roku. Szanowni Państwo, w Biurze Rady udostępniony był do oglądu protokół 8 sesji Rady Powiatu, która odbyła się 19 czerwca 2019 roku. Do chwili rozpoczęcia obrad nie wpłynął do niego żaden pisemny wniosek. A przepraszam, wybiła mnie pani radna pan Tadeku. Pani radna Zdzisława Jakiewicz. Musimy przegłosować nowy porządek obrad. Ja zapytam się pani radcy prawnej, czy powinniśmy wszystko przegłosować, jeżeli każdy z punktów był głosowany, czy musimy robić to po prostu? Bardzo pani dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Szanowni Państwo, w Biurze Rady udostępniony był do wglądu protokół 8 sesji Rady Powiatu, która odbyła się 19 czerwca 2019 roku. Do chwili rozpoczęcia obrad nie wpłynął do niego żaden pisemny wniosek o uzupełnienie lub poprawki. W związku z tym, zgodnie z paragrafem 20 ust. 4 Statutu Powiatu Oleśnickiego, stwierdza się przyjęcie protokołu. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacje o udzielonych odpowiedziach na zgłoszone zapytania i interpelacje. Szanowni Państwo radni, w materiałach na sesję otrzymaliście sprawozdanie z prac zarządu za okres od 12 czerwca 2019 roku do 24 lipca 2019 roku. Czy mają Państwo radni jakieś pytania? Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan radny Alois Bóg.
Panie Przewodniczący, ja mam pytanie do Pana Starosty Kapicy. Na ostatniej sesji prosiłem, aby Pan powiedział mi, na jakie straty finansowe naraził szpital, tak powiem, Pan Dyrektor Dybizwański. Pan obiecał, że takie informacje dostanę, do dnia dzisiejszego nie dostałem. Także bardzo proszę o taką informację. Czy może dzisiaj Pan nie ma? I jeszcze raz przepraszam. Na jakie straty... A nie słychać mnie? Proszę. Jeszcze raz, na ostatniej sesji Pan Wicestarosta powiedział, że odpowie mi na pytanie, na jakie straty naraził szpital Pan Dyrektor Dybizwański. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. To jest jedno pytanie, drugie, jeżeli można. To znaczy ma to związek z posiedzeniem zarządu z 12 czerwca. Drugie pytanie z posiedzenia zarządu z 28 czerwca. W punkcie numer 2 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem z dyrektorem panią Ciemińską w Ostrowinie. Moje pytanie jest, w jakim trybie została odwołana, bo jest wypowiedzenie, czy to jest artykuł 52, czy artykuł 36 i jakie były powody odwołania pani dyrektor Dybizwańskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to pytanie. Głos oddaję panu staroście. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, wybrani dzisiejszym na sesji. Pani Dyrektor Ziemińska została przez zarząd odwołana w trybie wypowiedzenia umowy o pracę bez obowiązku świadczenia pracy. I na tej podstawie uchwały starosta rozwiązał, wypowiedział umowę o pracę bez obowiązku. Jeżeli można, panie starosto, czy to był termin wypowiedzenia, czy miesięczny? Tak, 3-miesięczny. Dziękuję. I teraz bardzo proszę panu wicestarostę. Głos oddaję panu wicestaroście. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jeżeli pan radny otrzymał tej odpowiedzi, to się zobowiązuje, że w terminie tygodnia będzie wystarczona. Dziękuję bardzo, panie starosto. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zadać pytanie w tym punkcie? Bardzo proszę, Pani Rada Wodząca. Ja mam pytanie do posiedzenia zarządu z dnia 27 czerwca. W sprawozdaniu czytam, że Zarząd Powiatu wysłuchał wyjaśnień pani Ilony Siemińskiej, dyrektor PDPS w Ostrowinie, dotyczącej skargi pracowników PDPS w filiarni Mielnej. Wiem, że pani, wiem z protokołu, że pani dyrektor ustosunkowała się do tej skargi. Chciałam zapytać pana starostę, czy była przedstawiona wówczas pani Siemińskiej również skarga z Ostrowiny i czy pani dyrektor miała możliwość się do niej ustosunkować? Dziękuję. Głos oddaję panu staroście. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zarząd, prosząc panią dyrektor, byłą dyrektor, panią dyrektor Siemińską o to, aby ustosunkowała się do spraw podniesionych przez wniosek skierowany do zarządu przez pracowników oddziału niemiernej. Odniosła się do tych kwestii. Zarząd również w tym czasie, w tym posiedzeniu rozmawiał i dyskutował na temat skargi, która była w międzyczasie pomiędzy skargą z Jemiennej a posiedzeniem zarządu, wpłynęła skarga od pracowników z Ostrowiny i również wziął pod uwagę kwestie podnoszone w tej skarce. Nie mogę sobie przypomnieć, czy pani dyrektor Siemińska się odnosiła do kwestii podniesionych przez skarżących z Ostrowiny. Jednak to, co na pewno zarząd brał pod uwagę, to, że
wniesionymi przez autorów skargi zmiennej. Na tej podstawie tych dwóch skarg i wyjaśnił pani dyrektor Siedlińskiej, zarząd podjął uchwałę jednomyślnie o rozwiązaniu umowy z panią dyrektor Siedlińską i powierzenia jej obowiązków dyrektora osobie z wewnątrz struktury DPS. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Pani Rada, bardzo proszę. Tak, chciałabym jeszcze jednak kontynuować ten temat. Ja zadałam to pytanie nie bez przyczyny. Dlatego, że skarga z Ostrowiny wpłynęła 30 maja, skarga z Jemielnej 13 maja, a posiedzenie było 27 czerwca. 27 czerwca również w protokole zapisanym właśnie w tym dniu na posiedzeniu zarządu jest następujący punkt, ja go przytoczę. Wysłuchanie, punkt czwarty, wysłuchanie wyjaśnień pani Iwony Siemińskiej, dyrektora PDPS w Ostrowinie w sprawie skargi na sytuację, jaka panuje w PDPS filial Jemielnej. I teraz proszę uważać, bo w punkt A, zapoznanie się z treścią skargi pracowników PDPS w Ostrowinie z dnia 30 maja i B, podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem z dyrektorem PDPS w Ostrowinie. Czyli w dniu rozmowy z panią dyrektor jest już w porządku posiedzenia punkt o podjęciu uchwały. Ja rozumiem, że to było trzydniowe. Tak, ale jest to zapisane w dniu 27, wtedy, kiedy była rozmowa z panią dyrektor. Bardzo proszę. Proszę panią Marię Skrzyczko, członka zarządu powiatu Olsztyńskiego 6 kadencji o to, aby się udzieliła informacji w tej kwestii. Bardzo proszę. Głos oddaję pani radnej Marii Skrzyczko. Panie przewodniczący, wysoka rada, powinnam na to, że pani w zasadzie już powiedziała, to była posiedzenie zarządu, które trwało 3 dni, w tej chwili pewnie nic z nas nie pamięta. Poszczególnych momentów tego posiedzenia. Być może jest taki zapis, natomiast myśmy wtedy nie trzy na kolejnym, prawda, siedzieli na obradowaniu. Bardzo dziękuję za udzieloną odpowiedź. Bardzo proszę, trzeci raz przypomnę, pani zadaje pytanie. Bardzo proszę. Ja już chciałam zadać inne pytanie. Bardzo proszę. Związane też z tą sprawą. Znaczy, ja przyjmuję, że jest to pomyłka, tak? No bo nie wiem, czy to w innej sytuacji, no to można by podejrzewać różne tutaj snuć insynuacje. Chciałam zadać jeszcze takie pytanie. Dlaczego do Komisji Skargi Wniosków i Petycji wpłynęła tylko skarga z Jemielnej na panią dyrektor Siemińską, natomiast nie wpłynęła skarga z Ostrowiny. Bardzo dziękuję. Pan starosta. Panie przewodniczący, skarga. Posiedzenie zarządu, które jest przeprowadzone przez panią radną i które my omawiamy jako członkowie zarządu, trwało 3 dni. Zachowanie wszystkich wymogów, które temu powinny towarzyszyć, że zostało w jednym dniu przerywane, przenoszone na dzień następny, a tym samym skuteczna była tutaj decyzja każdego faktu przerwania i przechodzenia do rozstrzygania spraw następnych dniu. W międzyczasie również były korygowane porządki posiedzeń. Tegoż posiedzenia to było jedno, które trwało 3-dniowy cykl okresie. Dlaczego zarząd nie skierował skargi pracowników z Ostrowiny do Komisji Skargi Wniosków? Z racji tej, że w ocenie członków zarządu, który decyzję tę podjął zarząd jednomyślnie, uznano, że skarga ta jest skargą pokrywającą się podniesionymi argumentami, uznał zarząd, że rozstrzygnie ją w gronie członków zarządu, to jednomyślnie i wszystkie inne decyzje, które podjął w tej sprawie, również podejmował jednomyślnie.
Dziękuję. Proszę pan radny Alejs Kulik. Ja wiem, że drugi raz... Troszkę bliżej, jak można. Ale ja mówię, ja zadałem pytanie to pierwsze. Jaka była przyczyna rozwiązania? Nie uzyskałem odpowiedzi. Bo przyczyna, To tak, ale z drugiej strony mówię, to pytanie jest nawiązanie do tego, co mówiła pani radna pani Wojciechowska, to tak naprawdę to ta druga skarga też dotyczyła skargi związana ze skargą pracowników. Czyli to były podobne dwie skargi, dlatego na komisji skargi wniosku zadecydowaliśmy, że tak naprawdę skoro jedna skarga była rozpatrywana przez zarząd, to i druga powinna być. Nie wiem, czy pan przewodniczący przesłał takie informacje, ale taką decyzję podejmowaliśmy też na komisji skargi wniosku. Dziękuję. Także jeszcze raz bardzo proszę o dokładną przyczynę rozwiązania. Ja nie usłyszałem. Dziękuję. Proszę pan starosta. Wszystkich państwa, którzy chcą dokładnie treści uzasadnienia do uchwały, tutaj zarząd jednogłośnie podjął decyzję o rozwiązaniu umowy pracy z ówczesną dyrektor RS-u, odsyłam do treści uchwały. Proszę o wybaczenie. Nie mam tego dokumentu przy sobie, ale panie radny Kulik, że pan mówi inną osobą, która tego oczekują, w terminie dwóch dni dostarczę treść tej uchwały zarządu, gdzie również jest pożyk przyjmowany. Dlatego proszę o cierpliwość do grudniową złotę. Dziękuję, nie będę się mógł czekać. Bardzo dziękuję. Kto z państwa radnych chciałby zadać pytanie? Bardzo proszę, pan radny Czesław Tadeusz. Ja to sprawdzę oczywiście i dam pani odpowiedź.
Kto z Państwa radnych chciałby zadać? Bardzo proszę, pan starosta. Thank you.
inwestycja została zrealizowana ze środków własnych wiadomościowego w kwocie przeszło 2 miliona złotych. Przysłała się do finansowo-dotowali z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie ponad 2 miliona 700 tysięcy złotych. Kolejne zadanie jest środkowa drogi powiatowej na 1465 T z Kościoła Kiła Polska. Jest to zadanie dwuletnie zakończone do dnia 30 czerwca 2019 roku. Wskazane zadanie zgodnie z umową na odbudowane to koszt przeszło 8 milionów 100 tysięcy złotych. Z czego kwota blisko 5 milionów 600 tysięcy została zaproponowana w 2013 roku. Przedmiotowe zadanie było finansowane w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Przedsiębiorczości Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej w kwocie ponad 4 milionów 300 tysięcy. Inwestycja ta była również dofinansowana ze strony gminy Leśnica w kwocie ponad 600 tysięcy. W ramach zadania dodano ponad 1600 na wodę zarabnego z tego
Ta decyzja, aby
stopniu przeznaczenia, nie istnieje zagrożenie, że jeżeli w ramach inwestycji będzie wykonywana projekty po prostu nawierzchnia drogowa, może to spowodować dalszą degradację tego mostu, a być może nawet zniszczenie. Została podjęta decyzja o sporządzeniu wyliczeń dokumentacji projektowej na to, na rynek tego mostu. I to jest ta kwota 600 tysięcy złotych, którą została agencja w budżecie zwiększona. Dokumentacja projektowa to koszt 14 tysięcy złotych. Zgodnie z umową termin zakończenia opracowania tej dokumentacji projektowej to jest koniec września. Gdyby się tak zdarzyło, że już będziemy po przetargu na etap drogowy stricte, będziemy starali się również dokładnie legislacji, żeby wyłączyć ten most, kolejnym przetargiem oddzielnie wykonać ten most, jeżeli się nie udało, oczywiście w ramach jednego zadania tego wykonać. Kolejne zadanie planowane jest w 2015 roku, to jest odwołanie uchwały publicznej na drodze powiatowej nr 1924. Aktualnie została opracowana przez NDD dokumentacja projektowa obejmująca się zakresem przestrzeni pomorzowej na odcinku od granic powiatu Wrocławskiego, miejscowości Miszkała, do granic miasta Leśnica. W budżecie powiatu leśnickiego jest zasilana kwota 800 tysięcy złotych na realizację tego zadania. Tutaj dostaliście Państwo informację, że pozwoli to na wykonanie odcinka ponad 2 km. Jest to pierwszy etap zadania, ponieważ cała dokumentacja to jest 45 km drogi. W najbliższym czasie planowane jest wykonanie przetargu na realizację tego zadania. Mamy informację tutaj przy deklaracji ze środków Leśnica, że do tego zadania dofinansuje to zadanie tutaj kwotą 200 tysięcy złotych, więc 1 000 000 złotych. Jeżeli będziemy posiadać to zadanie, to myślę, że uda się te 2 km tej drogi zrobić. Jest to droga w takim charakterze naprawdę neuralgicznym, często przez mieszkańców podnoszona, że dużo osób korzysta, a stanie techniczny jest zły. Kolejne zadanie wykonanie uchwały publicznej na drodze powiatowej 4470D. Podobna sytuacja jak w przednim zadaniu. Dokumentacja została opracowana przez zarząd powiatowy. W tym zakresie obejmuje łącznie odcinek drogi 7,2 km od miejscowości Sądorzyce w kierunku miejscowości Wiodary. W budżecie 2015 rok jest zasilana kwota 800 tysięcy złotych. Tutaj również jest deklaracja ze strony gminy Twardogóra w tym przypadku, że dofinansuje to zadanie w kwocie 200 tysięcy złotych. Wówczas być może to będzie już w najbliższym czasie na sesji wrześniowej pozwoliłoby to na zrealizowanie, myślę, że tego 2-kilometrowego odcinka tej drogi. Kolejne zadanie jest to przebudowa drogi powiatowej 2500 D od granicy powiatu Maksowskiego w kierunku Dalej-Łomów, etap czwarty. Aktualnie jest w trakcie uzyskania stosownych zgodnych i pozwoleń na realizację przyjętego zadania. Pozyskanie których zostanie podjęte na przetarg na realizację stosownego zadania. Tu wyjaśnię, że w ostatnich tygodniach została złożona już, została dokumentacja uzgodniona, wszelkie uzgodnienia z operatorami sieci zostały przez nas uzyskane. Został złożony wniosek, zgłoszenie o rozpoczęciu robót programu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie umowy do 2 km drogi, na którą zgodnie z uchwałą budżetową przeznaczona jest kwota 1,5 miliona złotych. Na to zadanie zostało złożone przez starostwo powiatowe wniosek o dofinansowanie w ramach funduszy dróg samorządowych w kwietniu tego roku, który aktualnie oczekuje na rozstrzygnięcie. To jest tak, szanowni Państwo, oczekuje na rozstrzygnięcie. Z informacji, jakie posiadamy, zadanie to jest na liście zadań rekomendowanych, która powinna zostać podpisana przez prezesa Rady Ministrów. Teoretycznie nie powinno się nic zdarzyć, bo jest to, są to zadania rekomendowane wpisane. Natomiast w poprzednich rozdaniach, że tak nie ogólnie, może w rozdaniach z MDS-u zdarzyło się, że niektóre zadania w skali kraju oczywiście znajdowały się na liście zadań.
w jednym momencie wskazuje, że jest na liście dalej rekomendowany, a oczekuje na rozstrzygnięcie, żebyście powinni Państwo po prostu mieli taką informację. Kolejne zadanie przeprowadza taki projekt nr 481, rzecz prokuratura Grabowa Wielkiej, na drugi. Aktualnie zakończona opracowanie dokumentacji projektowej. Z informacją, jak posiadam, również zostało wydane zaświadczenie o braku sprzeciwu do żadnego zgłoszenia. W najbliższym okresie zostanie ogłoszony przetarg na realizację przedstawionego zadania. Zakres obejmuje 1700 około 3660 metrów bieżących drogi, na którą zgodnie z uchwałą budżetową przeznaczona jest kwota 2400 tysięcy złotych. I tutaj podobnie jak w poprzednim zadaniu ułożyła się sytuacja, to znaczy zadanie to znajduje się na liście zadań rekomendowanych, oczekuje na rozstrzygnięcie, to znaczy na podpis prezesa Rady Rady Miejskiej, więc jest szansa na to, że to zadanie również będzie dofinansowane z kolejne zadanie, jest to zadanie, może nie jest problemem, to jest to przeprowadzenie budynku drogowego na linię kolejową stacja Ojczyca Radaje, przeprowadzenie do budynku nr 8, etap pierwszy, dokumentacja projektowa. Aktualnie jest opracowana ta dokumentacja, która zgodnie z umową ma zostać zakończona w grudniu 2019 roku. I tutaj takie informacje, takie przekazanie, że Państwo radni tutaj macie już wiadomo, że mają prowadzę przełożone, ale zasadne byłoby uwzględnienie realizacji inwestycji w najbliższych latach. Być może uda się złożyć wniosek o jakieś dofinansowanie tego zadania z środków zewnętrznych. Koszty dokumentacji projektowej to ponad 75 tysięcy złotych. Wykonanie chodnika na miejscu księgi za Franciszka Zdrowa w Łacicy aktualnie jest opracowana przez Wydziel Dokumentacja Projektowa za realizację tego zadania. Jesteśmy w trakcie procesu realizacji z państwowym pozwoleniem, znaczy jest już wydany wniosek o zgłoszenie rozpoczęcia roku budowlanego. Zakres rzeczowy również wykonania około 250 chodnika. Zgodnie z uchwałą budżetową na to zadanie przeznaczona jest kwota 200 tysięcy złotych. Kolejne zadanie jest przeprowadzone w Zygmanowskiej w Stalowej w Leśnicy, etap pierwszy. Aktualnie jest opracowana dokumentacja projektowa i do zadania oraz uzyskanie koniecznych uzgodnień i pozwoleń. Po uzyskaniu tych dokumentów zostanie zorganizowany przetarg na realizację wskazanego zadania. Zakres rządu obejmuje wykonanie, tu przepraszam, bo sprawdzałem 450, to jest 420, ale tu ten etap pierwszy ma, także przepraszam za dziękuję. Zakres rządu obejmuje wykonanie nawierzchni drogowej, kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-rowerowego. Na sprawę zadanie zgodnie z uchwałą budżetową przeznaczona jest kwota 2,300 tysięcy złotych. I tutaj również na to zadanie został złożony przez Starostwo Powiatowe w wyniku tego roku finansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych, który również podobnie jak wcześniejsza droga Jaworzyn Wielki i Dalej Rolnicy oczekuje na
zakres rzeczowy to jest około 255 milionów. Kolejna inwestycja to jest wykonana gminka na rozwój na poziomie 3498D i 1499D, jest to szkoły, etap pierwszy, ona powinna być do 2 września gotowa. Już tutaj złożyliśmy wniosek
spokojnie w 2019 roku tego zadania. Natomiast gdyby się tak okazało, że będzie jakieś zagrożenie tego terminu, są sygnały tutaj, że istnieje możliwość wnioskowania o przesunięcie terminu realizacji na 2020 rok. To nasze zadanie tego dofinansowania nie utracimy. Jeżeli to zadanie rozpoczniemy w tym roku, z zakończeniem w 2020 roku. Ale to są takie informacje na tą chwilę niepotwierdzone na piśmie, natomiast z programu, z założeń programu, od osób, które opiekują się danym projektem, takie informacje które posiadamy. Także mamy, można powiedzieć, dwa rozwiązania. Jedno, determinujemy się, co uczynimy, tutaj, żeby to zadanie zrealizować w tym roku, natomiast rozwiązaniem alternatywnym jest, jeżeli się to nie udało, będziemy wnioskować o wydłużenie tego terminu. Nie ukrywam już, że chodzi nam również po głowie tutaj, może się uda, bo to próbuje, to się nie przekona, żeby, jeżeli będzie dokumentacja projektowa na ten most, który jest w ciągu drogi 2072, aby również pokusić się o włączenie go do tego projektu, o dofinansowanie. Zwłaszcza, że jeżeli będą oszczędności tutaj w tym pierwszym zakresie zadania, jest duża szansa. Czyli jak rozumiem, trzeba się modlić o to, żeby zima nie przyszła. Znaczy, no, jest to modlitwa, to tak, że na to się będziemy modlić, że nie na to i tak przyjdzie, więc to jest wielką stanowisko. Bardzo proszę. Panie dyrektorze, ja się bardzo cieszę jako radny z Gminy Twarde Góra, że wiele zadań będzie wykonany na terenie Gminy Twarde Góra, ale mam pytanie o drodze 1470. Tam jest odcinek ponad 7 km, natomiast zakłada się, że będzie wykonanie 1,5 do 2 km. W którym to miejscu będzie ta nakładka? Zadanie zaczyna się od kilometrażu w miejscowości Sądoszyce, tam gdzie została zakończona poprzednia inwestycja, gdzie zostało oddane rondo wraz z łącznikiem tej drogi. Od tego momentu odcinek blisko 2 km jest tam bez 30 czy 40 metrów jest przewidziany do realizacji w tym roku. Kończy się to na okolice, więc na wysokości przedpustu pomiędzy Sądoszycami a Drogoszowicami. Tam jest taki most, taki ciek przecina drogę i mniej więcej w tym rejonie jest znacznie 2 km. Tutaj, że tak powiem, jeżeli mogę w tym momencie podzielić się z Państwem taką informacją, w dniu dzisiejszym zostały złożone 4 wnioski do funduszu dróg samorządowych, gdy dzisiaj termin składania tych wniosków i ta droga, ten etap drugi, jak również etap drugi drogi 1920D w miejscowości Piszkawa, Bystre, miasto Leśnica, a więc odcinek drugi etap prawie 5,5 km drogi. Oraz droga 1480D od skrzyżowania z drogą 340 drogą wojewódzką w miejscowości Zadoszyce w kierunku Koroni Strzelce 2 km i zakończenie takiego procesu modernizacji drogi 1473D w miejscowości Bokuszyce. Tam zostało z wcześniejszych lat około 600 metrów drogi do zrealizowania. Na te cztery zadania w dniu dzisiejszym zostały złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Jeżeli by się udało, że te wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone, to jest blisko, nawet ponad 13 km dróg do zrealizowania w najbliższym czasie. Znaczy nie w tym roku, bo ten proces rozpatrywania tych wniosków, podpisywania tych list rekomendowanych, no troszeczkę potrwa. My się cieszymy, że jest taka możliwość, natomiast wpływu na czas rozpatrzenia tych wniosków nie ma. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam. Proszę pana radnego na sekundę, później tu jest napisane w panu sprawozdaniu, panie dyrektorze, że
w najbliższym czasie planowane jest zorganizowanie przetargu na tą realizację tego zadania. Czy w tym roku uda się Panu ten odcinek wykonać? I to jest jedno, a drugie jeszcze chciałem powiedzieć, że znam troszeczkę topografię gminy Twardowy. Szanowni Państwo, w istocie funkcjonowych zarządów powiatowych w czerwcu tego roku przystąpił samodzielnie do opracowania dokumentacji projektowych na drogę 1470D, jak również na drogę 1920D od granic powiatu Sykseskiego do granic miasta. To jest ponad 7 km biegnych w drugim przypadku. W tym momencie mamy już dokumentację, że tak powiem, gotową do ogłoszenia przetargu. Myślę, że technologia, która jest przewidziana, pani zakres rzeczowy, jest stosunkowo niewiele przebudowy zjazdu do chodników, bo tak to jest zaprojektowane, aby dostosować się do istniejących rzeczy, żeby maksymalnie uprościć to otoczenie samej jezdni, a skoncentrować swoje prace tylko na jezdni i na poboczach. Myślę, że jest duża szansa na zrealizowanie tego w tym roku. Bardzo dziękuję. Pan radny Edward Podczaszyński. Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, tutaj wspólnie z Panem Radnym Wersyjem poniedziałek brać udział w sesji Rady Gminy Dobroszyce. Moja wypowiedź nie była w formie pytań, tylko chciałbym przekazać Panu takie informacje, które były poruszane. Może się przydać. Pierwsza sprawa to pani sołtys Sadkowa poruszyła taką sprawę, że droga Sadków-Łuczyna, jest to droga powiatowa, że tam jest kontrolą przewożony urobek rodzenia z Dobroszy, znaczy może z Dobroszy, z tej kopalni Kolonia Szczelce, tam na pola. Są to samochody ciężarowe oczywiście tego dużego tonażu i tam boją się o to, że przy takiej sobie temperaturze asfalt może być zabrany wraz z tymi samochodami. Także no, myślę, że dobrze byłoby tam zainterweniować. Ja wszędzie Panu powiem, kto to wozi i może wykorzystać się to. Druga informacja dotyczyła osoby z Siekierowic. Chodzi o drogę 1475D, na podwórku to pole stare, niebezpieczne, że też biały wiatr, gdzieś tam gałęzie się włamały. One prawdopodobnie część nich jest wyznaczona do rozwinięcia, ale chyba ze względu na 31 sierpnia kończy się okres rynkowy i chyba przystąpicie, tylko no, bardzo się tam tak nie powiem, że ja awanturowo, podniesionym głosem. I czeka na odpowiedź zarządu dróg, bo on tam będzie złożył jakieś pismo w tej sprawie. Trzecia sprawa to no, chciałbym tu podziękować za działania przy drogach, jeśli chodzi o drogę, szczególnie Parku Maleszu, za to rozdrobnienie tych łuków na tych drogach. Widoczność się tam no, diametralnie poprawiła. Super sprawa. Z tym, że ta droga, przy tej drodze lasy, tylko wycięły tam ten nalot, wycinali tymi wydarkami, bo to było dosyć duże. Dobrze by było teraz spuścić ten rozdrabniak, bo teraz są takie przerwy kilometra. Za rok już będą szaki, których już ten rozdrabniacz nie wyniknie. Także jeżeli chcielibyście utrzymać te rowy no, w takiej widoczności przedroczystości, to myślę, że to jest czas teraz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tu oczywiście odnośnie tego pierwszego też informacji pana radnego odpowiadamy wprzednie. Przy kierownicy otworzył, że z tego co wiem, to właśnie część drzew jest, ma na decyzję, aczkolwiek termin wysiłki jest do grudnia tego roku. Tam jest umowa podpisana na początku tego roku, że jest termin wykonania do końca grudnia bieżącego roku. A część drzew wiem też, że tam w tej chwili składane wnioski i są w trakcie procedowania o wydanie zezwolenia. Natomiast co do drogi Parku Maleszu, odpowiem, że w przyszłym tygodniu na tamtejszym zadanym odcinku są takie, ja powiem tak kolokwialnie, takie kołki po liścińce, że na jednym odcinku w przyszłym tygodniu będzie to uporządkowane. Natomiast co do odnoszenia tych poboczy, myślę, że okres jesienno-zimowy, kiedy nie można nie
powiem tak, mi osobiście nie zawsze się to w tym momencie podoba, jak to realizujemy, to znaczy, że jak przejdzie ta posiadka pijakowa z ciągnikiem, to czasami to wygląda troszeczkę jak po wojnie. Natomiast to jest taki pierwszy etap w okresie zimowym. Tutaj będziemy też to poprawiać, nie tam, gdzie jest, będzie to możliwe i konieczne, to ponownie ta posiadka pijakowa też pojedzie, żeby te pobocza, ale nie same pobocza, te 70-80 cm, ale można jest tym rowem doprowadzać do stanu używalności takiego naprawdę, jak to powinno wyglądać. Bardzo dziękuję. Pani Radna Zdzisława Jakubowicz. Pierwszeństwo mają pojazdy dojeżdżające z ulic Energetycznej.
Nie chodzi tylko o malowanie pasów, bo jest tutaj sprawa z tego, żeby było przejście na pieszych, musi być ciąg na pieszych przeszkodów z jednej i z drugiej strony. Z drugiej strony ogrodnika nie ma, trzeba tak to zrobić. Ale w tym momencie cała ulica Wadowa jest ucięta, nie ma nigdzie przejść na pieszych. Samochód będzie z taką prędkością, że aż się boimy się, co się zacznie, jak dzieci wyrastają ze szkoły, nie będą miały gdzie przejść. Bardzo proszę, mieszkańcy prosili już tam, że jeden pracownik ma jakiś pomysł na to, ale proszę to przyspieszyć na ogół. Przechodzimy do punktu 8.
Panie Przewodniczący, Panie Starostowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja postaram się rzeczywiście zdecydowanie krócej, żeby to powiedzieć. Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu za pierwsze półrocze, to wyjdzie on następujący. Zacznę od uchwały budżetowej, którą to uchwałą przyjęto w budżecie powiatu, gdzie założono dochody budżetowe, w wyniku których budżet
też. Są 30 groszy, z tego wydatki bieżące, bieżącą 2 417 701 złotych 30 groszy, to jest plan. Natomiast wykonanie 47 602 277 groszy. Są ustawą 46,5% wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Wskaźnik wykonania dochodów bieżących oscyluje na poziomie 40-48% w pierwszym roku, nie przekracza 50%. Warto zwrócić uwagę na wydatki. Większość oczywiście wydatków bieżących, które też nie rozpoznali, one stanowią 60% całości zaplanowane w kwocie 600 000 złotych. W pierwszym półroczu wydaliśmy na obsługę 771 819 834 zł. Zostało mi 48% plana. Pani Zdzisława, jakim jest
tym momencie. I to jest 37-45%. A pytanie mam takie, czy dochody będą w tym roku zrealizowane, czyli z jakimś zagrożeniem? Powinno być jeszcze lepiej, bo choćby to, że dostaniemy dodatkowe pieniądze na karetkę, 400 tysięcy, a tam w budżecie było 165. Dostanie to dofinansowanie szpital jeszcze do te ekrany i do monitorium. Także dokładnie to dla sumienie ekran i monitorium. I pytanie brzmi właśnie, czy jest szansa na realizację całego budżetu wydatków. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w momencie trudno stwierdzić, jak będą realizowane te półrocze. To było sprawozdanie za pierwsze półrocze. Trudno stwierdzić, jak będą realizowane dochody do celu. Zakładam, że będą realizowane. Są wdrożone projekty z udziałem środków i miejmy nadzieję, że one będą spływały, że dochody z tego będą spływały. Jak widzicie Państwo, dochody pozostałe własne nasze realizowane są zgodnie z planem. Dlaczego się nie wiem, bardzo dziękuję. Kto z Państwa radnych? Pani Radna Wojciechowska, proszę. Ja chciałam właśnie jeszcze teraz zapytać o tą karetkę, która jest ujęta w wydatkach. Dotacja dla PZS na zakup ambulansu 165 tysięcy. Właśnie chciałam zapytać, czy wobec informacji wojewody o dotacji rządowej, tak? I przyznaniu 400 tysięcy na karetkę do Twardogóry, czy zostanie to utrzymane? Tak, kwota. Może oddamy głos panu starosta. Realizacja przychodów ze sprzedaży.
52,7 punktów procentowych wynagrodzeń na poziomie 49,864,127 zł. Kwota przychodów zawiera przychody szpitala od głównego płatnika, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia, a także od pozostałych odbiorców. Realizacja pozostałych przychodów operacyjnych za pierwsze półrocze 2019 to kwota 3,633,866,35 przy wielkości proponowanej 3,523,080 zł, co daje współczynnik wykonania na poziomie 47,26%. Na wpływ pozostałych przychodów operacyjnych mają większość przychody otrzymane z darowizn, z dofinansowań, z pomocy przekazanym zobowiązań, z odpisów przychodów z tytułu amortyzacji, z pozostałych przychodów takich jak dobrowolne wpłaty, podatek czy podatek i inne środki. Realizacja przychodów finansowych za pierwsze półrocze, za datę wydarzenia, to też możecie Państwo zaglądnąć, to przychody finansowe zrealizowane na poziomie 28,824,47 zł. Przy wielkości planowanej 10,9 tys. zł. Współczynnik wykonania na poziomie 48,86%. Tutaj w głównej mierze te przychody finansowe to przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych w Banku BGK, odsetek od lokat banku KKO. Realizacja pozostałych kosztów, czyli realizacja kosztów w układzie rodzajowym, to koszty działalności operacyjnej zaplanowane na poziomie 52,732,935. Natomiast realizacja to 27,963,167,44, co daje współczynnik wykonania na poziomie 53,3%. Te koszty w układzie rodzajowym są szczegółowo rozbudowane, rozpisane w tabeli numer 3. Jest ona dosyć obszerna, przedstawia koszty amortyzacji, użycia materiału, widać w jakich segmentach kosztu czynimy politykę oszczędnościową, a w jakich segmentach kosztu no, na niektóre wydatki nie mamy wpływu z uwagi na rosnące ceny rynkowe. Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych za pierwsze półrocze 2019 została zaplanowana na poziomie 91,492 zł. W stosunku do wielkości, przepraszam, została zaplanowana na poziomie 91,492 zł, w stosunku do wielkości dokonane 167,987,55 zł. Jest to znak większy wzrost w stosunku do wielkości planowanej, a wynika on z korekt świadczeń zdrowotnych Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli to świadczą nie mamy wpływu jako jednostka. Dokonane są korekty egzotowskie, zatem często te kary umowne no tutaj są wielkości przekroczone. Realizacja kosztów finansowych za pierwsze półrocze 2019 to koszty finansowe wykonane na poziomie 62,47% w stosunku do planu. I tutaj główną rolę wiodą koszty finansowe z tytułu zaciągniętego kredytu banku BGK to poziom 358,86 zł i koszty dotyczące obsługi pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to poziom 21,790,45 zł. Realizacja strat nadzwyczajnych, jako takie straty nadzwyczajne w pierwszym półroczu roku 2019 nie występują. Należności i zobowiązania za pierwsze półrocze 2019 to wysokość należności na poziomie 4,424,380,90 zł. Na bieżąco prowadzimy bieżącą weryfikację stanu należności, wysyłamy wezwania do zapłaty, przekazujemy indykacje na stronę na drogę sądową. Zobowiązania to łączna wartość zobowiązań na poziomie
energetycznych, tak zwanych nadlimitowych, za które spodziewamy się zapłaty, ponieważ jest to gwarantowane przepisami prawa, oraz świadczeń medycznych, które są nadwykonaniami, a wynikły z pewnych zdarzeń losowych. Zdarzenia losowe to są takie, że w pierwszym półroczu wiele szpitali Dolnego Śląska czasowo zamykały swoje oddziały. Najczęściej był podawany powód wykonywanych remontów, prac oraz braku kadry lekarskiej. W takim momencie rynek usług medycznych przesunął się w kierunku naszym i w przypadku zdarzeń, które by zagrażały bezpieczeństwu pacjenta, przyjmowaliśmy tych pacjentów u siebie na oddziały. Mamy nadzieję, że będzie to wzięte pod uwagę przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdyż jeszcze w lipcu zwróciliśmy się do Narodowego Funduszu Zdrowia z zapytaniem, czy możemy się spodziewać zapłaty za tego typu zdarzenia, które jak gdyby gwarantują bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska. Do zdarzeń losowych także należy zaliczyć fakt, że ze względu na trudno przewidywalne ruchy w poszczególnych kosztach funkcjonowania szpitala wzięliśmy pod uwagę taki wzrost na przykład cen energii, cen ogrzewania, cen za sprzęt jednorazowy, za leki i inne składniki. Chcę natomiast zapewnić, że szpital konsekwentnie realizuje politykę budżetowania wszystkich komórek organizacyjnych szpitala i w przypadku, kiedy jest przekraczany koszt zaplanowany dla danej komórki organizacyjnej, każdy kierownik komórki organizacyjnej zwraca się z prośbą o zwiększenie limitu, podając przyczynę zwiększenia tego limitu. W takiej sytuacji dyrekcja szpitala zleca komórce analiz w księgowości, ażeby potwierdzić, że wzrost tych kosztów jest uzasadniony i jest on obiektywny, a nie wynikający z jakichś, no powiedzmy, działań mało oszczędnych. W taki sposób można powiedzieć, cały czas utrzymujemy pewien stan mimo wszystko równowagi, bo zostały oszacowane kwoty, jakie się możemy spodziewać z właśnie wykonanych nadlimitów i tych, które być może chociaż w części zapłaci nam Narodowy Fundusz Zdrowia z tak zwanych nadlimitów. Gdyby, szacując tak z dużą ostrożnością, te kwoty, myślę, że wynik finansowy można się spodziewać będzie bliski zera albo z niedużą stratą ostatecznie za pierwsze półrocze. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Kto z państwa radnych miałby pytanie albo do pani, albo do pana dyrektora? Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Pan radny Piotr Karasek, bardzo proszę. Staram się porównać wynik finansowy na półrocze w zeszłym roku i w tym roku. I w zeszłym roku była planowana strata na koniec roku, wyszło oczywiście pozytywnie. Natomiast była planowana strata, ale pierwsze półrocze zamknęło się kwotą zysku 846 tysięcy złotych. W tym roku był planowany zysk na koniec roku, natomiast na ten moment mamy stratę w wysokości 594 tysięcy. I zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest już jeden z pierwszych efektów eksperymentowania przy szpitalu przez nową władzę. Bo z tego, co też pan dyrektor mówi, to jak nawet będą nadwykonania, to i tak się bilans nie zamknie. Oczywiście saldo konta, czyli czystej gotówki w szpitalu jest dobry, bo pozostawiliśmy
dużo tych pieniędzy. Pytanie, na ile one starczą? Czy starczą na ten rok? Czy na przyszły? Czy... Pytanie, czy już władze powiatu się zastanawiają nad tym, nad przyszłorocznym budżetem, czy nie trzeba będzie coś... Ale przepraszam, za chwilkę pewno pan przewodniczący... Tak, proszę, proszę zadać pytanie. Więc moje pytanie jest pierwsze. Jakie są szanse, żebyśmy na koniec roku, żeby na koniec roku był zysk albo zero? To jest pierwsze pytanie. Nie wiem, czy mogę od razu następne, bo pewien niepokój wzbudził we mnie, przyznaję, artykuł, który przeczytałem w Panoramie Leśnickiej, Bunt Lekarzy. Myślę, że większość z Państwa już poczytała albo przeczytała ten artykuł. I tutaj jest mowa o tym, że w zasadzie całe oddziały chcą się zwolnić. Więc bardzo bym prosił o jakąś informację, jak to wygląda. Zwłaszcza, że tutaj tak też w artykule była zapowiedź, że była rozmowa, spotkanie miało być z ordynatorami. I do spotkania może dojść we wtorek 27 sierpnia. Czy doszło do tego spotkania, czy nie? I jaki jest efekt tych spotkań? I czy będzie taka sytuacja, jak w niektórych szpitalach, że po prostu będziemy musieli świeżo wyremontowane oddziały na nowo wyremontowywać, szukając w międzyczasie, bo to jest taka technika, jak Państwo nie wiecie, to po prostu tam, gdzie brakuje lekarzy, to się remontuje oddział. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli informacja poszła do NFZ-u, że nie ma lekarzy, nie świadczymy usług, no to konsekwencje są dość poważne. Dlatego zazwyczaj większość szpitali od razu remontuje, więc pytanie, czy dodatkowe koszty nie będą. To, że sytuacja nie jest wesoła, to dowiedzieliśmy się, że w dniu dzisiejszym wypowiedzenie złożył pan Tomasz Puchar, obecnie chyba zastępca pana dyrektora, przez pewien czas pełniący obowiązki dyrektora szpitala. I tutaj... Może ja zaproponuję jakąś taką chronologię, panie dyrektorze, żeby się nie pogubić w tych pytaniach. Gdybyśmy to podzielili może na etapy. To znaczy tak, pierwsze pytanie, czy w ogóle, czy będzie trzeba dokładać do szpitala, więc najprościej? Po drugie, jakie są zagrożenia, jeśli chodzi o obsadę? Po prostu, chyba że pan dyrektor już ma przygotowaną nową obsadę. No właśnie, w związku z tym artykułem Bunt Lekarzy i teraz tutaj, czy może się pan ewentualnie ustosunkować do tego, że do przyczyny, jaką podał pan Tomasz Ucher, w dniu wczorajszym w cieniu rozmów z lekarzami została podpisana umowa na usługi brokerskie z brokerem, który nie spełnił wymogów formalnych w ogłoszonym przez PZS postępowaniu z pominięciem legalnie wybranego oferenta. No, szczegółów dalej nie będę czytał. Pytanie po prostu, czy to jest jakiś... No i tutaj może ostatnie tak. Nie godząc się na takie standardy pracy, postępowanie niezgodne z obowiązującymi regulaminami, brak szacunku dla pracowników, pomówienia i kłamstwa składa powyższe wypowiedzenie pracy. Także no... Autor całego zamieszania. Bardzo dziękuję. Tak, panie Piotrze, to już wszystkie pytania. Aha, i czy była ta rozmowa z lekarzami, z ordynatorami? Czy odbyła się ta rozmowa? Czy się odbyła i jeżeli się odbyła, to jakie były jej skutki? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, zadanie odpowiada na pytanie pierwsze. Jakie szanse na dodatni wynik finansowy? Otóż chcę powiedzieć, że będzie konsekwentnie prowadzona dalej polityka związana z analizą i wydatkowaniem środków finansowych. Natomiast ja jako dyrektor nie mam wpływu na to, jaką politykę finansową przyjmie Narodowy Fundusz Zdrowia i Minister Zdrowia. Dlaczego Narodowy Fundusz Zdrowia? Po pierwsze, zapowiadano, że zostaną zwiększone kontrakty dla szpitali. Po drugie, zostaną lepiej wycenione
poszczególne procedury medyczne. Skąd można mieć nadzieję? Ano stąd, że Ogólnopolski Związek Szpitali Powiatowych zwrócił się do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do premiera, aby przeanalizował sytuację finansową wszystkich szpitali, która wynika m.in. z faktu zbyt niskiej wyceny procedur medycznych. Jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia, na pewno można powiedzieć, że ten wynik finansowy nie jest zagrożony. Druga sprawa to jest taka, że systematycznie na szpitale, zresztą słusznie, są nakładane różnego rodzaju obowiązki, które wiążą się z wydatkowaniem kwot. Niestety kwoty przeznaczane na wykonanie tych zadań nie są adekwatne do kosztów tych zadań. To, o czym mówię, jak nie przekażę ten list Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Powiatowych do premiera i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z nadzieją, że zostanie uwzględniony. To po pierwsze, czyli są rzeczy, na które mamy wpływ i takie, na które wpływu nie mamy. Teraz, jeżeli mamy oszczędzać, ale w sposób racjonalny, nie kosztem bezpieczeństwa naszych pacjentów, nie dokonując oszczędności w taki sposób, że stwarzamy zagrożenie, to dzisiaj można by powiedzieć, że wszystko wskazuje, że ten wynik powinien być koło zera. Chyba, że pojawią się kolejne zagrożenia, których nie jestem w stanie przyjąć. Jest jeden problem, który chcę ujawnić w najkrótszym czasie. Otóż uważam, że powinienem szanowną Radę zapoznać z pewnym bilansem otwarcia mojego przyjścia i wtedy Państwo zrozumiecie, skąd taki poziom emocji i skąd takie działanie. To nie jest przypadkiem, że ktoś po miesiącu twierdzi, że dyrektor, który od 18 lat zarządza w szpitalu, twierdzi się, że działa na szkodę. To nie jest przypadkiem, że ktoś mocno zabiegał o to, żeby tym artykułem stworzyć preludium do negocjacji, które miały się odbyć. Ja chcę powiedzieć tak, w czwartek o godzinie 13 lekarze przyszli do mnie i powiedzieli, że oni żądają ode mnie pewnych deklaracji i chcą się spotkać z zarządem powiatu. Godzinę później już byłem u pana starosty i chcę powiedzieć, że pan starosta ze zrozumieniem ustalił to spotkanie na najbliższym zarządzie, czyli we wtorek o godzinie 13. Tymczasem po to, żeby wprowadzić odpowiedni nastrój zagrożenia, sensacji, niepewności, chcę powiedzieć, został artykuł, pojawił się i teraz mam pytanie. Czy Państwo wiecie, żeby rzetelnie odnieść się do artykułu, to każdy artykuł powinien też mieć jak gdyby opinię drugiej strony. Państwo uważacie, że to jest rzetelne, jeżeli tylko jedna strona przedstawia argumenty? I na tej podstawie pan w tej chwili jak gdyby powiela pewien stan. Chcę powiedzieć głośno. Rzeczywiście jest tak, że do 1 lipca przez ostatnie lata nikt nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że powiat musi wykonać inwestycję rozbudowy szpitala, ponieważ nie będziemy spełniać przepisów określonych prawnych, dokładnie rozporządzenie ministra zdrowia o warunkach, jakie powinny spełniać podmioty świadczące usługi medyczne. Dwa, że ciąży decyzja administracyjna wojewódzkiego inspektora sanitarnego, że do 31 grudnia 2020 roku musimy wykonać szereg prac, ale one się wiążą właśnie z inwestycją, czyli tak naprawdę nowy blok operacyjny, tak naprawdę nowa powierzchnia do tego, żeby był dostęp do łóżka z trzech stron, tak naprawdę, aby był szereg pracowni spełniających te wymogi. Myślę, że jest to bardzo zła praktyka, jeżeli przed spotkaniem, które się odbyło we wtorek o godzinie 13, próbuje się siłowo przygotować partnera i drugą stronę do rozmów. Ja myślę, że w tym momencie mogę podziękować zarządowi powiatu, że tak poprowadził pan starosta te rozmowy, że no mam nadzieję, że się ukazała jakaś notatka z tego spotkania, informacja,
że konflikt w pewnym sensie został zażegnany i normalnie wszyscy pracują. Natomiast prosiłbym o to, ja chciałbym się zapytać, jak to się dzieje, że grupa zmowy 21 osób niezadowolona chce doprowadzić do stanu zagrożenia bezpośredniego bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców. Może o tym byśmy porozmawiać, bo uważam, że jak się komuś nie podoba, to się może zwolnić. A dużo, jeżeli został ktoś złapany na czymś, to honorowo po prostu rezygnuje. I macie tu Państwo właśnie takie działanie. To po to pierwsze. Po drugie, odniosę się do powodu zwolnienia. Informuję Państwa, że do każdej osobie udostępnię, która chce, opinię prawną, że w kompetencji dyrektora, jedynie dyrektora, jest wyłonienie firmy, która jest brokerem w sprawach ubezpieczenia szpitala od wszystkich zdarzeń losowych. Dlaczego? A dlatego już mówię od razu, że broker nie pobiera od szpitala żadnych pieniędzy. Najważniejszym kryterium jest wiarygodność brokera. I w momencie, kiedy stwierdziłem, że firma, która od 12 lat ubezpiecza szpital, jest eliminowana, to jest ewidentne działanie na szkodę, ponieważ jest to firma jedna z trzech liderów w Polsce w działalności brokerskiej. Przeciągnięcie jak gdyby powodu, rzeczywistego powodu zwolnienia na to, że rzekomo podjąłem decyzję i tutaj pracownicy niezadowoleni i inni, to jest po prostu próbą wrócenia, ściągnięcia uwagi na całkiem inny, na całkiem inny problem. No, nie wiem, jak mam dyskutować na temat nierzetelnego artykułu i odpowiadać na ten. No, chętnie odpowiem, ale proszę podawać problem za problemem, a ja bym odpowiadał. Czyli prawdą jest, że lekarze poprzez manipulację, powtarzam, poprzez manipulację próbowały wywołać efekt taki, że obok szpitala będzie remontowany parking, a jeżeli tak, to na pewno inwestycja nie będzie wykonana, bo nie wiadomo, samochody ciężarowe na parking, który ma całkiem inną nośność swojej powierzchni. Po czym kiedy się okazało, że jest to nieprawda, więc próbowano w kolejny sposób wywołać emocje. Łącznie z tym, że nagle jest zagrożenie dla realizacji tego zadania, powodów było bardzo dużo, ale w każdym razie, bo starostwo nie będzie partycypować w kosztach tej inwestycji. I tyle. Najlepiej jakby sprawozdanie z tego spotkania omówił tutaj osoba, która miała najwięcej do powiedzenia, czyli pan starosta, bo nie dość, że prowadził, to jeszcze powiem, był w stanie wytłumaczyć lekarzom całą sytuację. Czyli nie potwierdzam tego, że chcą odejść. Ci, co chcieli odejść, czuli się winni, brali udział w tej całej farsie, już dzisiaj nie pracują. Bo gdyby tak się nie stało, informuję Państwa, że powiadomiłbym prokuraturę. Nie ma takiej sytuacji, żeby pozwolę na to, że jakakolwiek grupa zorganizowana postawi w stan zagrożenia bezpieczeństwa naszych pacjentów. Zapewniam Szanowną Radę, że to nie może mieć miejsca. Natomiast ponieważ wycofali się w porozumieniu z zarządem, uzyskali to co chcieli uzyskać, cała sprawa jest tylko na tym. Panie dyrektorze, już pan tak? No nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania mogę powiedzieć? Ja chciałbym podziękować, czyli rozproszę panuje obawy. Ja rozumiem, że kondycja pod pana dyrekcją będzie bardzo dobra, kondycja szpitala, i że nie mamy się spodziewać problemów. Dlaczego? To pytanie, no, po prostu wiele osób też miało te wątpliwości. Stąd no, mam nadzieję, że jak przedstawi pan sprawozdanie za rok, no to wtedy, za cały rok 2019, że wtedy też będzie efekt pozytywny.
Także to tylko tyle z mojej strony. Panie Piotrze, już? Tak. Tak, na razie. Bardzo dziękuję. Głos się oddać w kolejności panu staroście. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wszyscy tu obecni Państwo. Celem przede wszystkim dobrego szpitala. Dobry szpital to nie jest szpitalem, który ma na minucie 100 tysięcy, czy na buzie te półtorej godziny. Dobry szpital to jest szpital, w którym ja, my mieszkańcy powiatu warszawskiego, w sytuacji potrzeby, pomocy, uzyskamy tę pomoc w szpitalu. To jest nadrzędne. Nie ma ważniejszych rzeczy w funkcjonowaniu szpitala, jak zapewnienie pomocy dla osób jej potrzebujących. To następne. Wielokrotnie się powtarzamy, że takiego szpitala oczekujemy w powiecie oleśnickim, w naszej oleśnickim. I taki szpital mamy dzisiaj. Dobry szpital mamy, który nie wystrzega się wewnętrznych problemów. Tak, potwierdzam, odbyło się spotkanie zarządu powiatu wojewódzkiego w tej kadencji z kierownictwem szpitala, które to pan dyrektor wybrał, i z kierownikami oddziałów lub ich zastępcami, lub ich zastępcami z wydziałów, które funkcjonują w naszym powiatowym zespole szpitalnym. Jeśli było tak dobrze, w aspekcie zarządzania, planowania inwestycji rozwojowych na szpitala, bo nasz szpital musi się rozwijać, powinien się rozwijać, powinien tworzyć standardy, które jutro będą z mocy prawa wymagane, które my będziemy jako potencjalni klienci naszego szpitala oczekiwać, bo te standardy już u sąsiadów są stosowane, one występują. Jeśli było tak dobrze, mam dwie prośby. Pierwsza prośba. Jeśli nie jest tajemnicą, to proszę, niech ci, którzy się przyczynili do tak wspaniałych wyników naszego powiatowego zespołu szpitali, niech się podzielą decyzjami, które na to wpłynęły. Decyzjami władz powiatu łacińskiego. To jest pierwsza prośba. A druga, proszę Państwa, było to, że już się nie damy klimać jak przez ostatnie 4 lata. Przepraszam bardzo, panowie lekarze, panowie operatorzy, jak klimać? Przecież obiecywano na inwestycje i tak dalej. Mówię bardzo, przepraszamy w imieniu zarządu, ale nie było w planach poprzedzających wczorajsze spotkanie, ani w roku 18, ani w 17, żadnej pozycji, która się wyrażała tym, że się przystąpi w najbliższym czasie do budowy segmentu, nowego segmentu naszego powiatowego zespołu szpitali Polskich. I to było największym tym czymś, to coś, co nas wszystkich naprawdę zaskoczyło. Nie pozwolimy się kiwać. Myślę, że Pan Boże, Panie doktorze, prowadź Pani ordynator, no przecież my dopiero jesteśmy 7-8 miesięcy. Nie, to już jest 5-6 lat kiwania nas z tym, z obiecankami, że się coś będzie realizować. Bardzo się dobrze stało dla naszego powiatowego zespołu szpitali. Bardzo się stało dobrze dla naszych mieszkańców powiatu łacińskiego i osób tutaj przyjeżdżających, że nasz szpital, nowy szpital funkcjonuje normalnie, że po długich przekonywaniach się, po długich dywagacjach doszliśmy do konsensusu, że nasz szpital, my tego nie kwestionowaliśmy nigdy, potrzebuje inwestycji rozwojowej. I to był główny punkt, który żeśmy byli zgodni. Też należy do kierownictwa szpitala, pana dyrektora Wybrota i jego
planie wyborczym 2018 roku, że doprowadzimy do końca. Wielu z nas ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu, realizowaniu takich zadań, inwestycyjnych zadań, o dużej wartości finansowej i o dużej jakości funkcjonalnej. Również liczymy tutaj, że dyrektor Światowego Zespołu Szpitali Polecznicy, pan dyrektor Wyrto, ze swoim zespołem, dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, byśmy również o tym rozmawiali, że w każdym momencie również kierownictwo szpitala dołoży wszelkiej staranności do tego, aby maksymalizować środki z tytułem oszczędności, aby efektywnie lokować wolne środki, kasowe wolne środki, których jest 8,5 miliona złotych, aby te środki nie lokować w lokacie overnight, w trybie overnight, 7-dniowe lokaty, 14-dniowe, to w skali roku na około 800 tysięcy złotych, jeśli te 8,5 miliona i plus te 3, które jest na 30 dni lokowane, to da. Że sobie my odpowiedzialni za prowadzenie spraw leżących po swojej władzy i osoby, które są odpowiedzialne za obszar cały medyczny i osoby, które są odpowiedzialne za zarządzanie administracyjno-gospodarcze substancją powiatową zespołu szpitali, podejmujemy się potężnego zadania, które ma doprowadzić do spełnienia standardu Narodowego Funduszu Zdrowia, której czas końcowy jest zakreślony na 31 grudnia 2020 roku. Czy to jest porywanie się z motyką na słońce? Nie. To jest próba wykorzystania szansy. Tę szansę mają nasi mieszkańcy powiatu Olsztyńskiego. I stwarzając te warunki, doprowadzimy do tego, że nasz szpital będzie w dalszym ciągu szpitalem dobrym. Zostało wydane na tę okoliczność. Nie wiem. Informacja, komunikat, jak zwał, tak zwał, po to, aby nie było zwycięzców i zwycięzców. Z tego spotkania nikt nie wyszedł zwycięzcą. Nikt nie został pokonany. Był to kompromis, który gwarantuje funkcjonowanie dobrego szpitala i w Olesicy, i oddziału zawiastowego Sycowi. Zróbmy wszystko, aby tak się dalej działo. Nie grajmy tym czymś, co jest największym skarbem dla nas, dla naszych mieszkańców. Dla mnie jest też to największy skarb. Moje zdrowie, moje poczucie bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za ten głos. Proszę o zabranie głosu pana radnego Piotra Karaska. Bardzo proszę. Tak, nawiązanie do wypowiedzi pana starosty. Przepraszam, zapisywałem, dlatego nie zdążyłem dołączyć się do brawa. Myśl po prostu musiałem zapisać. Natomiast bardzo dziękuję panu staroście za przyznanie tego, że mamy dobry szpital. I tutaj oczywiście każdy z nas wie, że jaki ten szpital jest, to nowy pan dyrektor w zasadzie nie miał na to żadnego wpływu, bo trudno, żeby po miesiącu pracy zmienić cokolwiek. Ja rozumiem, że dla pana to po półroczu ewentualnie będziemy mogli z panem rozmawiać, dyskutować. Ja życzę panu jak naprawdę sukcesu, bo to jest interes nie tylko nas radnych, nie tylko zarządu powiatu, ale przede wszystkim mieszkańców, tak jak pan starosta powiedział. Także ja dziękuję panu staroście za podkreślenie tego, że mamy dobry szpital. W nawiązaniu do tej wypowiedzi, po prostu pan dyrektor akurat był tak tutaj, na pana dyrektora trafiło, że te uwagi, natomiast po prostu odczuwam pewną niejasność polityki prowadzonej przez zarząd w stosunku do szpitala, bo skoro mamy dobry szpital,
to dlaczego zwalniamy dyrekcję? Czyli co, dyrekcja była zła, lekarze, to chyba lekarze byli dobrzy. Moim zdaniem to, jaki jest w tej chwili szpital, to jest efekt działania poprzedniej dyrekcji. A propos wskazówek, jak trzeba zarządzać szpitalem, ja myślę, że nie musimy tego mówić. No, nam się udało, doprowadziliśmy do tego, że teraz na koncie są pieniądze, gdzie wcześniej komornicy pukali do drzwi, kiedy rozpoczynaliśmy kadencję. Także myślę, że zarząd sobie z tym poradzi. Natomiast ja dziękuję za tą informację, że szpital jest dobry. Natomiast dwa pytania jeszcze, jeśli można, takie uzupełniające. Na jakim etapie jest w tej chwili projektowanie nowego bloku operacyjnego? Mówię umownie bloku operacyjnego, bo to wiem z tego, co rozmawialiśmy, to tam nie tylko blok, ale i parę innych działów przynajmniej szpitalnych. Cała infrastruktura towarzysząca łącznie z miejscami dla ratownictwa medycznego. Także na jakim etapie są w tej, bo w poprzedniej kadencji rozpoczęliśmy właśnie w roku 2018. Były właśnie te plany tworzenia projektu najpierw koncepcyjnego. Natomiast drugie pytanie, już takie ściślejsze, czy są były plany utworzenia ortopedii lub rozszerzenia działalności chirurgii o ortopedię i czy w tym kierunku coś się robi, bo to jest z jednej strony potrzeba bardzo wyraźna mieszkańców Oleśnicy, bo z wypadków niestety trzeba odsyłać pacjentów do Wrocławia, no a z drugiej strony, za długo mówiłem, także to tylko pytanie o ortopedię. Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Wysoka Rada, chciałbym powiedzieć, na jakim etapie jest przygotowywanie do tej inwestycji. Otóż zbliżamy się do końca prac nad koncepcją dla nowo projektowanego budynku. W przyszłym tygodniu jesteśmy umówieni z kierownikami oddziałów oraz firmą, która realizuje tą koncepcję, do tego, żeby zakończyć ten etap. Jestem po rozmowach, aby w bardzo krótkim czasie dla tej koncepcji został przedstawiony prawdopodobny kosztorys realizacji tej koncepcji. Trzeci element w tym wszystkim, jestem już po rozmowie z dwoma firmami, które będą musiały zrealizować projekt jak gdyby medycznego wyposażenia dla tej koncepcji. Czyli będziemy mieli pewne obraz finansowy, jakich możemy się spodziewać kosztów. Na tej podstawie będę starał się wyłonić firmę, która z tych materiałów stworzy tak zwane studium wykonalności dla tego projektu i pokaże kilka alternatywnych możliwości sfinansowania tego projektu. Bo jak się Państwo domyślacie, będzie brana pod uwagę kondycja finansowa szpitala, w pewnym sensie zdolność też finansowa, kredytowa organu założycielskiego oraz to, jakie kwoty się nam wspólnie pojawią. Na spotkaniu we wtorek o godzinie 13 zobowiązałem się, że dołożę wszelkich starań, ażeby te terminy były maksymalnie krótkie, ale niestety one będą wynikały z faktu, że wyłonienie tych wykonawców musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli nie przypadkowo, powiedzmy realizując dyscyplinę finansów publicznych. Jeżeli przy dobrym zbiegu okoliczności ostatecznie można się spodziewać, że to będzie pomiędzy 3 a 4 miesiące od tego momentu. Następnie przy akceptacji Wysokiej Rady, wtedy jestem przygotowany na to, że przygotujemy dokumentację wykonawczą, wszystkie pozwolenia na budowę, ekspertyzy, bo są tam niezbędne, trzeba wyciąć drzewa, trzeba usunąć maszt, tak jest dokładnie, i ileś jeszcze innych dodatkowych prac.
byłoby optymistycznie, gdyby dało się to zakończyć na koniec tego roku. Jeżeli chodzi o problem odopedyczny, to wiem i sam to już doświadczam po ilości interwencji osób. Okazuje się, że Wrocław, ale to we wszystkich szpitalach, nie jest w stanie przyjąć pacjentów z naszego terenu i zapewnić im tą opiekę w rozsądnym terminie. Bardzo często bywa tak, że oni są zaopatrzeni, czyli ogólnie uniemieni i czekają od siebie nawet do 12 dni na wykonanie zabiegu. Teoretycznie jest tak, że w ramach oddziału chirurgicznego finansowanego ze środków publicznych płatnik dopuszcza wykonywanie procedur ortopedycznych w ramach tych środków, ale tych najprostszych, niespecjalistycznych. Specjalistyczne to myślę o endoprotezach kolana, biodra i tak dalej. Natomiast tego typu złamania teoretycznie mogą być wykonywane u nas. Ale wiąże się to z kilkoma rozwiązaniami kilku problemów. Pierwszy to taki, że nie posiadamy specjalistycznego instrumentarium do realizacji tego zadania. Czyli to trzeba się liczyć z kosztami w setkach tysięcy, bo na przykład wiertarka kosztuje od 70 do 90 tysięcy na przykład, ale myślę, że kwoty są gdzieś tak ostrożnie mówiąc około między 20 a 250 tysięcy, trzeba się z tym liczyć. I druga rzecz, że trzeba po prostu znaleźć ortopedów, którzy ten kontrakt będą realizować, choćby tylko nawet do południa. Teoretycznie jest to możliwe, ale czy znajdę tych lekarzy, czy to się uda, jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Natomiast o tym myślę, to był mój pomysł na rozwiązanie tego problemu. Druga rzecz to jest taka, że chcę tutaj pochwalić naprawdę tych naszych lekarzy. Pomysł, jaki był na funkcjonowanie i rozwój tego szpitala, był pomysłem dojrzałym. I to trzeba przyznać. Szanowni Państwo, ja tylko szybciutko powtórzę, bo to warto powiedzieć. Rozwijamy chirurgię w tej części onkologicznej, bo procedury onkologiczne w chirurgii są bardzo dobrze wycenione, w związku z tym chirurgia u nas jest dochodowa. Bardzo rzadko to się zdarza w szpitalach powiatowych. Po drugie, jeżeli chodzi o ginekologię i położnictwo, radykalnie dosłownie wyobrażalnie wzrasta nam ilość porodów, bo w tym względzie Wrocław zaczął zamykać poszczególne oddziały w różnych szpitalach. I mamy, jak mieliśmy 1060 około porodów rok wcześniej, w tej chwili idziemy w kierunku 1500-1800. Radykalnie z miesiąca na miesiąc wzrasta nam liczba porodów, co wiąże się z wzrostem kosztów, o którym mówiliśmy w tej części sprawozdania. Ale jest to działanie o tyle dobre, że są to procedury nielimitowe i nie musimy się prosić o zapłatę. My po prostu tą zapłatę otrzymamy. Dwa, w związku z wzrostem ilości porodów coraz więcej jest zdarzeń takich, które wymaga powiedzmy drugiego stopnia referencyjności, czyli pozwolenia na zajęcie się trudnymi przypadkami. I w tej chwili informuję, że jesteśmy umówieni w połowie miesiąca września z konsultantem wojewódzkim, panem profesorem Suchockim na rozmowę o uzyskanie jak gdyby jego przyzwolenia na takie działanie. Po rozmowie już telefonicznej, ponieważ miałem przyjemność z panem profesorem pracować przez wiele lat, poinformowałem go na jak wygląda praca u nas na oddziale, powiedział, że wstępnie widzi zasadność wydania takiej rekomendacji do uzyskania drugiego stopnia referencyjności, co też będzie miało wpływ na wynik. Kolejna rzecz, chcę powiedzieć, bardzo słusznie, wszędzie gdzie mogę to realizować, czyli otworzyć chemioterapię w trybie jednodniowym. Jeżeli mamy dużo pacjentów, a mamy, wiemy i odsyłamy do ośrodków we Wrocławiu, to powinniśmy tę procedurę realizować u siebie, szczególnie, że tam też pojawiają się kolejki, ta dostępność do tych usług jest ograniczona w czasie, a wiemy, że tu każdy dzień jest ważny, a drugi to aspekt finansowy, ponieważ te procedury są rzeczywiście dobrze wycenione i są rentowne. No, mogę mówić także o
o innych rzeczach, ale chciałem powiedzieć, że ogólnie w tej koncepcji, jaka wcześniej była i plany wypracowane, zgadzam się ze wszystkim. Tam, gdzie jest rzeczywiście logika i ma to uzasadnienie zarówno pod kątem jak gdyby interesu bezpieczeństwa naszych mieszkańców i dwa, zawiera bardzo ważny element, czyli aspekt finansowy, to trzeba to uznać i przyznać. I w tym względzie nie ma żadnej wątpliwości. I to potwierdziłem na spotkaniu między innymi z zarządem powiatu, żeby nie było tego typu podejrzenia, że cokolwiek, jakiekolwiek zmiany rewolucyjne i odwracamy go dochodem. Nic takiego, proszę Państwa, nie będzie miało miejsca. Jeżeli już, to zwrócimy uwagę na sposób prowadzenia rozliczeń, które tutaj było widać, były problematyczne i NFZ nam zakwestionował. Chcemy się nad tym skupić w większym stopniu. Nie chcę tego rozwijać, ale w każdym razie te elementy widzę. I kolejna rzecz to jest taka, żebyśmy się dobrze zrozumieli z tym wynikiem finansowym. Ja wiem, że to może jest nic, ale proszę Państwa, podmiot realizuje misję, a nie jest nastawiony na zysk. Umówmy się, to po pierwsze. A po drugie, musi spełniać wymogi określone prawem, stanowić i być bezpieczny dla pacjenta, dla dyrekcji i organów. Co to znaczy? To znaczy, że Państwo ujawnią w najbliższym czasie, kiedy mnie poprosicie, jakie muszę wykonać nadzwyczajne działania, ażeby zapewnić pełne bezpieczeństwo w technicznym funkcjonowaniu szpitala. Pewnie będziecie mocno zaskoczeni, ale nie robię tego dzisiaj, bo nie chodzi o złośliwość. Wierzcie mi, że ja mam poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i wiem, że te wszystkie prace, które już po części zostały wykonane, należało wykonać już 2-3 lata temu. A będą wykonane w trybie nadzwyczajnym zagrożenia dla funkcjonowania szpitala w ciągu może 2-3 miesięcy. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. W kolejności pan radny Alejzgórny. Panie dyrektorze, z tego co pan powiedział, to tak zrozumiałem, że pozytywnie ocenia pan swoich poprzednich. To jest raz. Po drugie, mogę mówić to jestem radny. Bardzo proszę. Pan nie przeszkadza, panie radny. To jest raz. Po drugie, mówił pan o artykule w gazecie. Jeżeli mówię coś jest nie tak, to obowiązuje prawo prasowe. Ale pytanie moje ostatecznie jest takie. W pewnym momencie, jak mówiliśmy, pan tu nasz przewodniczący klubu przedstawiał sprawę pana Uchera, powiedział pan, że to jest autor całego zamieszania. Co to oznacza? Już odpowiadam. Pierwszego, oczywiście bardzo wysoko oceniam kierowników kołowego organizacyjnych. A to, czy moich poprzedników, to nie jest na miejscu dzisiaj na pierwszym spotkaniu z Państwem krytykować. Nie o to chodzi. Ja tylko Państwu ujawnię pewien stan faktyczny, a Państwo sami sobie odpowiecie na to pytanie. I myślę, że no, wystarczy cierpliwy Państwo powiecie, kiedy ja mam to ujawnię, będzie odpowiedź bardzo jasna i klarowna. Po drugie, prawdą jest, że mamy lekarzy o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych i to nie jest moje osobiste zdanie, bo można powiedzieć, że jestem nieuprawniony. Ale zadałem sobie trudu, Państwo uwierzycie, jesteśmy w pierwszej siódemce szpitali Dolnego Śląska w wykonywaniu zabiegów z zakresu onkologii chirurgicznej. Mogę przedstawić w każdej grupie zabiegów, które są nawet takie zabiegi, gdzie mamy drugie miejsce. Kliniki wyprzedzamy. Jest czym się chwalić. To trzeba też powiedzieć, że mówimy nie tylko krytykujemy podmiot, ale trzeba też pochwalić lekarzy za ciężką i profesjonalną ich pracę. Podobnie jest na innych oddziałach. W tej chwili dobra kolejna neurologa, widzę, że tylko o złych rzeczach mówimy, to jest to, że uzyskaliśmy rzeczywiście z Ministerstwa Zdrowia kwotę na zakup kardiomonitoru z centralami monitorującymi na 135 000 zł. W sposób radykalny zostanie poprawione bezpieczeństwo na salach intensywnego nadzoru naszego szpitala. I to jest bardzo dobra wiadomość, myślę, że dla wszystkich. Kolejna wiadomość. Dlaczego Twardogóra? Ano dlatego, że
zwróciłem uwagę, że Ministerstwo Zdrowia jest rezerwa, która miała być przeznaczona na wymianę karetek tych najstarszych. Twardogórze jest karetka z 2010 roku. I to jest powód, że to jest Twardogóra i że otrzymamy kwotę około 400 tysięcy złotych, a pani podpowiedziała, że jeżeli zadeklaruje jakąkolwiek udział własny, w rankingu pójdziemy w górę, żeby nie ryzykować, że zostaniemy pominięci. Zadeklarowałem kwotę 5% dla zakupu tej karetki ze środków własnych, przez co można sprawić, że byliśmy pierwsi na liście, którzy otrzymają to wsparcie na zakup karetki. Dlaczego wydaje się sensowne kupienie kolejnej karetki? Ja mam oczywiście zestawienie, którego tutaj przy sobie nie zabrałem, ale wszystkie karetki roczni, przebieg, tak, i stan techniczny. Zapewniam, że są karetki kilkuletnie, które mają przebieg około 500 tysięcy kilometrów. I jeżeli myślimy o bezpieczeństwie, czyli niezawodnym dotarciu do pacjenta, udzieleniu tej pomocy, to powinniśmy przynajmniej w systemie ratownictwa medycznego postawić na jak najnowsze karetki. Natomiast te, które są transportowe, nasze pomiędzy szpitalami w województwie, no to te, które wycofamy z systemu ratownictwa, czyli zrobić wszystko, ażeby było jak największe bezpieczeństwo w ratownictwie medycznym. No, dobre wiadomości jest dużo więcej, to znaczy prowadzę rozmowy jeszcze, których nie chcę ujawniać, ale dopiero jeżeli będą powiedzmy decyzje w sprawie naszego szpitala, to chętnie się z Państwem podzielę też dobrymi i optymistycznymi informacjami. Poza tym, że Państwo wiecie o skargach, to ja się spotkałem też z tym, że przyszedł mąż dziękował w imieniu żony, która nas rodziła. No, zadał sobie trud, nie? Jakoś skargi piszą do prasy, ale podziękowania nie, no przykro mi. Ale też były tego typu sytuacje, gdzie było podziękowanie za szczególną opiekę medyczną. Jeszcze o tym autorze, ale to powiedział Pan o autor tego całego zamieszania. To znaczy ja Państwu powiem tak, jeżeli coś się dzieje, co dotyczy pieniędzy lub tego stanu i tak dalej, to ktoś musi mieć w tym interes prawny. A jeżeli Państwo przeanalizujecie dokładnie tekst, jeżeli Państwo dokładnie przeanalizujecie chronologię zdarzeń, to nie znam takiej techniki negocjacyjnej, jaką tutaj zastosowano, a proszę mi wierzyć, że na kilku szkoleniach uczono dyrektorów pewnych technik. Jest chyba podstawowych 9, ale ta, która tutaj została zastosowana, chyba, nie wiem, no, zaszokowałaby wszystkich innych. Kiedy przy braku rzeczywistego zagrożenia tak wprowadzono ciąg zdarzeń, ażeby wywołać panikę. Kolejna panika jest taka, że rzekomo, po pierwsze, rzekomo nie spełniamy wymogów na neonatologii i stanowi to zagrożenie. Prawdą jest, że nie stanowi zagrożenia i spełniamy wymóg. Ale pojawiła się ta informacja już w prasie, a prasa zaczęła zadawać pytania. Ja o tym nie odpowiem, że to sprawa. Biorę odpowiedzialność za to, co mówię. Osoba, która w ten sposób pyta i zna szczegółowe standardy, to nie jest osoba z ulicy, proszę mi wierzyć. To jest osoba, która ma wyjątkowo szczegółową wiedzę na temat tego, za co pyta i wie, jak można wywołać sensację. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Pan Piotr Karasek, bardzo proszę. Tylko tak ad vocem. Z Pana wypowiedzi wynika, że w zasadzie nie można, że nie ma potrzeby przeciwstawiania sobie misji i zysku. Ja wiem, że szpital nie jest po to, żeby zarabiać. Ja sobie w pełni zdaję z tego sprawę. Natomiast
to, co Pan powiedział przed chwilą, te pozytywne przykłady, dowodzą, że można utrzymać równowagę finansową przy jak najwyższym poziomie świadczenia usług medycznych. Także to tylko taka uwaga. Natomiast a propos zysku. Jeżeli będzie strata, to Pan sam wie, że prawo zobowiązuje chyba przede wszystkim Pana do tego, żeby opracować program naprawczy. Także to nie jest tak, że można w nieskończoność mieć stratę. Oczywiście można tą stratę zrekompensować dotacją powiatu, natomiast nie wiem, czy Pan sobie zdaje sprawę z tego, jaki jest stan budżetu powiatu odliczony przez poprzednie kadencje. Także dlatego po prostu no, nie jest to zbyt realne to, że powiat będzie dokładał za dużo do szpitala. Natomiast a propos remontu, które Pan musi wykonać teraz w sposób bardzo szybki, to oczywiście zrozumiałe, musi tak być i oczywiście znam to, bo w poprzedniej kadencji musieliśmy też wiele rzeczy zrobić. Jeden tylko przykład, bo w tej chwili nie mogę sobie więcej przypomnieć, natomiast jeden przykład, aparaty do znieczuleń z początku lat 80. Wiemy, co znaczy aparat do znieczuleń, jeśli chodzi o operację, to jest bezpośrednie zagrożenie życia. I w tym momencie, no niestety, na przykład na to trzeba było znaleźć pieniądze i te pieniądze się znalazły. Także myślę, że musimy pilnować zarówno poziomu, jak i finansów. Jeżeli to się Panu uda, to wszyscy będziemy szczęśliwi. Bardzo dziękuję. To nie było pytanie, tak? W tej kolejności był Pan Radny Jerzy Cebelski. Bardzo proszę. Panie Radny Sybyski, bo tam o tym nie może słyszał, bo tam słyszał. Mówiło się już o tym.
się, mają aspiracje, rozmawialiśmy z dziennikarzem, mieliśmy okazję, mają jakieś założenia, chcą robić doktoraty, habilitacje, chcą się rozwijać i na szpitalu nie mogli pomagać. Chciałam też zwrócić uwagę, że regularnie spłaca się kredyt. W tym momencie on jest 18,897 euro. To pani skarbnik, pani wyobraźnia, bo pan zapisował za niego ten kredyt. I jest to regularnie spłacane. Ja bym miała, nie wiem, czy to dyrekcja szpitala, czy może nasza pani skarbnik starostwa, był taki wykaz zestawiony zobowiązań, które zostały zapłacone w kredycie. Ten wykaz otwierał 18,173,000. Wtedy radny był również pan Koleński i według Komisji Zdrowia też analizowaliśmy to, zastanawialiśmy się i stąd podjęta była decyzja trudna, ciężka o poparciu szpitala, żeby wziął kredyt. Ten kredyt, jak powiedziałem, jest spłacany. W związku z tym uspokójmy te emocje, które tutaj tak pan wprowadza niepotrzebnie i manipuluje, bo manipuluje. Że po prostu to wszystko idzie w równie i normalnie. Dużo również ocieplenia budynków, dużo rozwoju, bo tam ta kadencja czwarta, wspólna podjęła decyzję, ile razy to były przepłaty, to cały czas, tak tu powiedziałem, poza jakimiś opcjami politycznymi. Zawsze to wspieram. Szanowni Państwo, głosowanie w sprawie wniosku o zamknięcie dyskusji. Wyniki głosowania. Za zamknięciem dyskusji jest
16 radnych, 5 radnych jest przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Zamykam dyskusję. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Serdecznie panu dziękuję w imieniu całej rady. A już dyskusja zamknęła. Chciałbym skorzystać z okazji podziękować za zaproszenie i po drugie zaprosić Komisję Zdrowia do szpitala po to, żebyśmy wspólnie pracowali nad tym naszym nadrzędnym celem. Myślę, że będzie możliwość skonfrontowania pewnych rzeczy z kierownikami od komór organizacyjnych. Spotkanie państwo chciałbym, żebyście zobaczyli, że naprawdę wymagamy i to w bardzo krótkim czasie, aby wymagania określone prawa. Bardzo dziękuję. Ja przypomnę tylko dla formalności, że pan dyrektor nie jest radny, więc może zabrać głos i zostaną zaproszone na sesję. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do kolejnych punktów, zarządzam 10 minut przerwy. Dziękuję. Komisji Budżetu i Rozwoju pana Tomasza Kowalskiego. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Komisja, Wysoka Rada, Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu w dniu 27 sierpnia 2019 roku po zapoznaniu się z projektem opiniuje pozytywne jej przyjęcie. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos w dyskusji? Pani Zdzisława Jakimiec, bardzo proszę. Już zaczęłam czytać, powiem tylko, że w uchwale tej, którą pani skarbnik przygotowała, że kwoty podatku są zmniejszone o kwotę 169,365, a w niektórych wychodzi z tych obliczeń, że zostały zwiększone o 191,683. Domyślam się, że to nie jest zmiany budżetu uchwały zarządu. I w związku z tym nie ma w tej uchwale dane poprawy. Tak? W miesiącu czerwcu przez Radę Powiatu Leśnickiego do proponowanych zmian w dniu dzisiejszym zarząd powiatu czterokrotnie dokonywał zmian w budżecie, w związku z tym należy uwzględnić dane zawarte w ostatniej uchwale zarządu. Odnieść się do zmian w ostatnich ustawach. Dobrze, ale może to nie było lepiej, gdyby to było tak, że od tamtego okresu tyle wzrosło, tyle zmalało. Nie, nie, no dobra, już nie będę odnawiała. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos w dyskusji? Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leśnickiego na 2019 rok? Uchwała została podjęta głosami 20 radnych za. Nikt z radnych nie był przeciw. Dwoje radnych się wstrzymało od głosu. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej Curie w Oleśnicy i jej przegłosowanie. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję. 17. jako 12. Nie, nie. Sieć miała być na końcu. A 12 to byśmy już. 17 jest 12, tak. Tak, ja taką informację przekazałem. Dokładnie. Także jeszcze raz zapytam. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy i przegłosowaniem. Państwo otrzymaliście przed sesją projekt tej uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała została podjęta głosami. Za 22 radnych, nikt nie był przeciw z radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu z radnych. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie i przegłosowanie. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie? Bardzo dziękuję. Uchwała została podjęta głosami 22 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze i jej przegłosowanie. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze? Dziękuję. Uchwała została podjęta 22 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych się nie wstrzymał. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imieniem Orła Białego w Międzygorzu jej przegłosowanie. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imieniem Orła Białego w Międzygorzu? Dziękuję. Uchwała została podjęta głosami 22 radnych za, nikt z radnych przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imieniem Władysława Rejmonda Pierutowi i przegłosowanie. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imieniem Władysława Rejmonda w Pierutowie? Dziękuję. Uchwała została podjęta głosami 22 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu oleśnickiego od dnia 1 września 2019 roku i przegłosowania. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu oleśnickiego od dnia 1 września 2019 roku? Uchwała została podjęta głosami 22 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu rozpatrywania skarg przez Radę Powiatu i przegłosowania. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu rozpatrywania skarg przez Radę Powiatu? Uchwała została podjęta głosami 22 radnych za, żaden radny nie był przeciw, nic radnych nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie oleśnickim na lata 2019-2022 i jej przegłosowanie. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie oleśnickim na lata 2019-2022? Dziękuję. Uchwała została podjęta głosami. Za 22 radnych, nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2021 i przegłosowania. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2021? Dziękuję. Uchwała została podjęta głosami 22 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/195/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych i jej przegłosowania. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/195/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych? Dziękuję. Uchwała została podjęta głosami za 22 radnych, nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy i przegłosowania. Szanowni Państwo radni, w materiałach na sesję otrzymaliście projekt tej uchwały. 7 sierpnia 2019 roku skarga była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Otwieram dyskusję i proszę przewodniczącego komisji, pana Wojciecha Sawika, o odczytanie stanowiska komisji w tej sprawie. W dniu 3 lipca 2019 roku do przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęła skarga na odmowę wydania przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy skierowania na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Oleśnickiego na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2019 roku zapoznała się z treścią skargi oraz rozpatrzyła skargę na Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy. W imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy wyjaśnienia składa pan dyrektor Szkolnego Urzędu. Biorąc pod uwagę wszystkie pozyskane informacje, ustalenia i złożone wyjaśnienia, komisja uznała skargę za bezzasadną i taką nie rekomenduje do przyjęcia Rady Powiatu. Za wyżej wymienionym rozwiązaniem głosowało 4 członków komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał głosu. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy? Szanowni Państwo, widzę pewną niepewność. Pytanie jest, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy? Za odrzucenie. Tak. Tak, jest bezzasadna, nie jest zasadna. Proszę o głosowanie. Szanowni Państwo, uchwała została podjęta głosami 20 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do punktu 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia. Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych siedzibą w Bierutowie. Ale nie ma tej skargi. Przepraszam, 22 punkt, 23 punkt jest wykreślony. Tak, ale teraz powinniśmy przegłosować projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Oleśnickiego. Tak, to jest kolejny punkt. Projekt uchwały, szanowni Państwo, dostaliście w dniu dzisiejszym. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Oleśnickiego. Proszę o głosowanie. Szanowni Państwo, uchwała została podjęta głosami. 17 radnych za, 1 radny przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego, interwencji.
interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę. Interpelacje i zapytania radnych nie widzę. Przechodzimy do punktu kolejnego. Wnioski i oświadczenia. Bardzo proszę. Pan radny Piotr Karasek oddaje głos. Mniejsze oświadczenie składam w związku z wypowiedzią pana radnego Cybleckiego. Po pierwsze, wypowiedź pana radnego była nie na temat i jako taka powinna być przerwana przez pana przewodniczącego rady. Po drugie, dyskusję należy prowadzić na temat obrad. Wycieczki personalne świadczą tylko o braku kultury. A propos uwag na temat wybranych wyborów, śmieszne jest, kiedy w stosunku do mnie wygłasza je osoba, która otrzymała 4 razy mniej głosów niż ja. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kto z państwa chciałby zabrać jeszcze głos, się wnioski i oświadczenia? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 26. Komunikaty. Czy ktoś z państwa chciałby wygłosić komunikat? Jeżeli nie, to ja sobie pozwolę. Informuję, że kolejna sesja Rady odbędzie się 19 września 2019 roku, a tematami wiodącymi będą informacje z działalności w roku 2018 przez następujące jednostki. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pierutowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy z uwzględnieniem funkcjonowania rodzinnych domów dziecka. Bardzo dziękuję. Jeżeli nie ma komunikatów, przechodzimy do punktu 27. Oddaję głos panu staroście.
dziękuję panu staroście, dziękuję panu wicestaroście, dziękuję wszystkim przewodniczącym komisji i wszystkim radnym oraz zaproszonym gościom. Bardzo dziękuję.